Siema wszystkim, ja jestem Soul, a to są rośliny versus zombiaki, klasyczna pierwsza część. Moi drodzy, level 4, 10. Zaczynamy, dawno na kanale nie było roślin versus zombiaków. Czemu zrobiło się tak ciemno? Pyta się nasz, tutaj nie wiem jak go nazwać. Dobra, musimy przetrwać noc. Ale ja nic nie widzę kompletnie. A nie, dobra, oni idą. Dobra. Coś tu sadzimy. Kaktus to już będzie strzelał, co? Dobra, te też posadzimy, grzybki. Magnes jest niezły. Magnes może być tutaj, a to może być tutaj. Dobra. Tu też wsadzimy tą. Okej. To to właściwie nie wiem po co blower, jak nie mam mgły. Ups, mam monetkę, dobra. Strzelamy do zombiaków. Powiem wam, bardzo dawno nie grałem w klasyczne Plants vs. Zombies, ale... ale fajnie, że ten... fajnie, że ktoś mi przypomniał, w ogóle mnie się zapytał, kiedy będą Plants vs. Zombie. Klasyczne, ja w ogóle zapomniałem, że ja tego nie przeszedłem do końca. Oczywiście na nagraniu, tak, bo ogólnie to przeszedłem. Dobra. No. Poproszę o pogodę. No. Ja to mogę posadzić. Okej. Szkoda, że nic nie widać, no. Musimy przetrwać noc. Strasznie długie to jest, patrzcie, prawie w ogóle nie ten. Wydaje mi się, że gdzieś tu po lewej powinienem je sadzać. Znaczy, wydaje mi się, że gwiazdki chyba powinien w ogóle na wodzie robić. Nie wiem, czy to tak można. Dobra. Okej, magnesiki są fajne, bo one ściągają z tych mocniejszych zombiaków ich moc, tak? Ściągają im hełm, ściągają im pancerz i tak dalej, ale... Dobra, gdzie to posadzimy? Teraz z tyłu. Dobra, jest nieźle. Jest nieźle. Strasznie dużo mamy tych gwiazdek. Myślę, że będzie prosto. Chyba, że coś naprawdę mocnego zacznie tu wychodzić. Dobra, zaporę robimy. Z kokosów. Znaczy właściwie to z dyń. Nie patrzyłem tam zbyt uważnie, co ma iść na nas. Mam nadzieję, że nic jakiegoś super mocnego nie będzie szło. Wielka fala zombie na nas idzie. Jeszcze coś widział. O. No. Jedzą nas tu na dole. Dobra. Idzie tu jakiś damage mocny na nich. Strasznie mam dużo kasy, 16 tysięcy, to jest sporo całkiem. Dobra. Okej.
Tutaj strzelamy. I jeszcze tu, tak? W porządku. Jakiś Yeti idzie. Co to jest za Yeti? Nie wiem, postawię... Nie wiem, co to za Yeti idzie zupełnie. Pięć gwiazdek, znaczy pięć kryształków z niego poszło chyba. Dobra, umarł. To najważniejsze. Kaktus. Tych wodnych nie mamy już gdzie stawiać, bo woda jest tak dobrze broniona, że nic nią nie idzie. Ja wam fajna misja całkiem. Całkiem bardzo przyjemna dla mnie. Koniczynki, które tak zmuchują, to one też zmuchują oczywiście ten. A, widzieliście, tu górnicy się próbowali przedostać, im hełmy spadły. To już wiem, po co ten. To już wiem, po co były te hełmy całe. Dobra, wodne. Bronimy się przed wszystkim. 20 tysięcy już przed chwilą było, 15. No jak to idzie? Dajemy radę z tego, co mi się wydaje, co? Nie mają za bardzo szans. Dobrze, że te magnesy postawiłem z tyłu, bo one rzeczywiście pomagają. Patrzcie, pilow mu ściągnął i on od razu wychodzi na zewnątrz. Inżynier. Dobra. Nastawiane tego mamy wszystkiego pełno. Aż mi się budzik przewrócił na stole. Tak szarpnąłem. Dobra, na dole idą dość ostro. Trzeba to czymś zasłonić. No, ale giną powoli. Jeszcze jedna fala będzie szła chyba. Bronimy się tutaj. Damy radę. Dobra. Nawet magnes z przodu damy. Okej. Gdzieś idą w większej ilości. Tu. No, nie mają szans. Wszystko już poumierało, co szło. A więcej ich już nie będzie, moi drodzy. Więcej ich już nie będzie. To jest wszystko, co... Wszystko, co tu system ma. Muszę kawałek podejść, bo tu dość słaby damage im robimy. Nie mają te hełmy. Znaczy, właściwie to są... Hełmy to jest za wiele powiedziane. Są zwykłe kubły na wodę. Ale mocne są, dość wytrzymałe. W tej najnowszej grze, która już jest w 3D, też są te, powiem wam, wytrzymałe te z kubłami. Chyba, że się je trafi w nogi, to wtedy nie są. No, moi drodzy, przeszli nam już przez basen, można by powiedzieć, i dostali się na dach. Mamy teraz takich przeciwników jak zwykłych, trochę mocniejszych, no, z pachołkami na głowie, i tych, które kradną rośliny.
tych, które kradną rośliny. Można by było zrobić, to jest taki, który broni przed kładziem. Aha. Coś na grzybie kłaść, dobra. Na pewno musimy mieć to, żeby kłaść te rośliny. No i co byśmy jeszcze dali? Ja sam nie wiem, szczerze powiedziawszy. Widzę, że są takie dość zwykłe. Dlatego może bym wziął to. To, to. To, no nie wiem, to. Coś jeszcze? Co by tu jeszcze dać? A no, tego oczywiście. A. No tak. To nie dajemy tego, nie mamy przecież słoneczka żadnego. No i nie dajemy tego, bo potrzebujemy tego. Moi drodzy, to może być trudne zadanie. Bo my musimy się dość szybko bronić, żeby oni nam nie zjedli tych. Nie zjedli doniczek, tak? To kosztuje aż 125, ja nie wiem, czy ja uzbieram. Widzicie, oni już zaczynają iść. No tak. Zapomniałem o tym kompletnie. On tak wysoko nie sięga. Dobrze, że mamy doniczki ogólnie. Dobra. Ale to nam nie rozwiązuje problemu, bo... Problem nasz polega na tym, że my tu nie dosięgamy trochę. O właśnie, dobra. Ups. Tu będzie musiała chyba kosiarka przejść, wiecie? No szybko. A czemu to się nie obroniło? Słabo są. Nie rozumiem, patrzcie, ten się obronił, a ten nie, tak? Dobra, słabo to, słabo to. Wiecie co, moi drodzy? Ja to muszę sobie przemyśleć, bo tu naprawdę mega słabo zagrałem. Mega słabo zagrałem. Dokończymy to w następnym odcinku. Zrobię restart tej misji i postaram się ją jeszcze raz dokończyć. Jakbym ją teraz chciał przejść, to ten odcinek by trwał jakieś 30 minut. Ale jakby te błędy, które tu zrobiłem, teraz już wiem, o co chodzi, tak więc w następnym odcinku będzie super. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!